Nazywam się Michał Piotrkowicz i profesjonalnie zajmuję się bronią białą. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o różnych rodzajach ostrzy, jakie zdarzają się w mieczach japońskich. Ze względu na budowę miecza może być to taki mieczyk. To jest w zasadzie nóż na nasze standardy. Japończycy mówią tanto, czyli że to jest najkrótszy nóż. I takie tasakowate ostrze, które w przekroju jest, gdyby przeciąć miecz tak, trójkątne, to jest hiratsukuri. Przy krótkich ostrzach jest to typowa konstrukcja, ponieważ w tym momencie kąt tutaj rozchodzenia się. Jest to preferowana konstrukcja w krótkich ostrzach. Zobaczcie, że nie ma żadnego yokote tutaj, tego zgrubienia, nie ma shinoki. Takie miecze bardzo dobrze tną, tylko są mniej wytrzymałe na wszelkie uderzenia z boku. Nieprecyzyjne cięcia też mogą się kończyć wygięciem ostrza. Natomiast jeśli ma się dobrą technikę, to tego typu ostrze tnie po prostu bezbłędnie. Nie czuje się żadnego oporu i tnie świetnie, ograniczając też ciężar ostrza. Jak ktoś preferuje trochę lżejsze miecze, które można bardzo tak rozpędzić lub po prostu ma trochę mniej siły, to jest fenomenalna sprawa. Jak ten ma akurat takie bochy krótkie, ale tutaj to raczej nie zmienia specjalnie balansu, bo jest bardzo płytkie, a z drugiej strony w ogóle go nie ma. Bochy zmniejsza ciężar miecza w dużo mniejszym stopniu niż po prostu wykonanie ostrza w manierze hiratsuku. Jest to moja ulubiona maniera wykonania ostrza, jeśli chodzi o krótkie, obroń krótką, białą, wakizashi i tanto. To jest zresztą mój osobisty tanto. Potem wyżej mamy tutaj ostrze typu shinogi tsukuri z boczną wypukłością. To akurat ma właśnie bohi. Jest widoczne też yokote, które trochę wzmacnia ostrze i przy pchnięciach trudniej jest ukruszyć czubek w takim mieczu. Znowu posługuje się tutaj tanto. To tanto jest warstwowane, ma bardzo piękną hadę, ale nie ma hamonu. Jest całościowo hartowane. Shinogi tsukuri było najczęściej preferowanym rodzajem ostrza. Miecze to tameshigiri, czy takie bojowe miecze, rzadko miały bohi, bo to osłabia konstrukcję ostrza. Jeśli wierzyć Japończykom, ich przekazom ustnym, to miecze typu hiratsukuri były preferowane do pojedynków, gdzie nie zakładano zbroi i po prostu te cięcia były tak dewastujące, że łatwiej było rozstrzygnąć, kto wygrał. Zdecydowanie, bo jedno trafienie wystarczało. Natomiast tutaj shinogi tsukuri jest takim bardziej bojowym, typowym profilem miecza, ponieważ shinogi służy do odbijania i blokowania ataków przeciwnika. W ten sposób ten miecz nie wygnie się, nie ulegnie uszkodzeniu, nie złamie się, co też się od czasu do czasu zdarzało na polu bitwy, bo jest zwyczajnie grubszy. Odrobinę gorzej tnie, bo ostrze to schodzi się pod znacznie niekorzystnym kątem, w związku z tym stawia opór, cel znacznie większy. Aczkolwiek większość osób preferuje shinogi tsukuri konstrukcję w długich mieczach. Mam tu jeszcze jeden miecz, już o nim opowiadałem. To jest taki bardzo specyficzny miecz, który ma ostrze typu ukenobori tsukuri. Czyli ono jest zwężone z drugiej strony, od strony muny. Tu jest szeroki miecz i
na 1/3 mamy shinobi tsukuri, a potem dzieje się coś dziwnego i mamy zebrane od tyłu miecz. To umożliwia coś takiego, że można zaostrzyć tył miecza i zrobić obosieczną katanę. Szczerze mówiąc, mało praktyczny pomysł, bo to nie pomaga przy chowaniu miecza. Można się łatwo pokaleczyć, aczkolwiek okazjonalnie może zaskoczyć przeciwnika, szczególnie przy pojedynku. Natomiast zwykle zbierano ten tył miecza wtedy, kiedy samo ostrze było dość masywne i trzeba było ograniczyć ciężar miecza. Więc to jest taki wariant tak naprawdę, który ma zastąpić nam bohi i ewentualnie dać tą możliwość zaostrzenia drugiej strony katany. Takie trzy konstrukcje ostrza Wam pokazałem. Ta część miecza tutaj, gdzie został ten miecz zebrany od strony Mune, zeszlifowany, ma przekrój romboidalny. Natomiast tutaj normalnie jest shinobi tsukuri. Tutaj, gdyby przeciąć miecz tak i zrobić przekrój, to by było to w kształcie rąk. Jest tu bardzo ciekawa rzecz. Fajnie się tnie tego typu mieczami również. Plusem jest to, że można je znacznie rozpędzić i dzięki temu wygenerować większą siłę też przy cięciu.